Serdecznie w drugim dniu Inspiracji Wczesnoszkolnych. Mam nadzieję, że już masa inspiracji do Was dotarła. To jeszcze taki maleńki kamyczek dołożę dzisiaj. Przede wszystkim chciałam złożyć życzenia wszystkim kobietom i wszystkim mężczyznom, którzy przyznają się, że mają w sobie pierwiastek kobiecy. Więc wszystkiego najlepszego. I składam też życzenia mojej córce, bo ona ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Oczko. Dzisiaj opowiem o tym, jak możemy być eko, jak nauczanka może wesprzeć ratowanie świata. Od razu powiem, że nie jestem ekspertem od spraw ekologii, nie jestem osobą, która dostarczy Wam tutaj całej masy faktów i danych statystycznych i nie będę Was też straszyć tym, że za ileś tam lat nasza planeta zginie i nasze dzieci nie będą miały gdzie mieszkać. Ale na pewno pewien przekaz chciałabym Wam tutaj zaprezentować, taki, który da Wam do myślenia i który zmusi Was, skłoni Was do tego, żeby jednak zastanowić się, jednak spróbować coś zrobić dla naszej planety, dla naszych dzieciaków, które, które wypuszczamy ze szkół. Na początek jednak chciałabym Was zapytać: Kto widział w swojej miejscowości, jeżeli nie mieszka w Zakopanem, Ewa, nie możesz podnosić ręki? Kto widział w swojej miejscowości w tym roku śnieg i także leżał? Dobra, mieszkacie w górach? Miesz... Nie chwilę, nie tydzień, dwa. Hej. No właśnie. Wiecie co? Ostatnio rozmawiałam z dzieciakami o naszych babciach dziadkach. Pokazywałam im książkę, w której były wspomnienia z tamtych lat, i ci ludzie 80-90-letni opowiadali o swoim dzieciństwie. I jedyna rzecz, która zwróciła moim dzieciom uwagę, to były zdjęcia, na których było widać małe dzieci bawiące się na śniegu. Wy zapewne też macie pełno takich zdjęć, prawda? Sanki, narty, sanki, przede wszystkim śnieg. No i te dzieci właśnie pytają, proszę pani, dlaczego nie ma tego śniegu? O, to jest dobre pytanie. To jest powód do tego, żeby z nimi zacząć rozmawiać o tym, co się dzieje. No to trochę faktów. To jest, proszę państwa. Lodowiec, a właściwie to, co po nim zostało. Rok temu oficjalnie pożegnano ten lodowiec na Islandii, i już go nie ma. A to są lasy deszczowe w Papui Nowej Gwinei, które wycięto i posadzono palmę olejową. Na tym terenie był piękny ekosystem, już go nie ma. Na jeszcze takie w zasadzie trochę budujące jest to, że tam dalej kawałek tego lasu jest, ale mam nadzieję, że jeszcze jest do dzisiaj. To jest nosorożec biały, który dwa lata temu, ostatni samiec, zginął, umarł, i nie, nie jesteśmy w stanie już odbudować tego gatunku. A to są ptaki, które znajdujemy na wyspach, które pokazują. Pokazują po swojej śmierci, co zjadły w, cz w czasie swojego życia. Yy, I to nie jest tak, że te ptaki są głupie, prawda? One, one działają instynktownie. Kiedy widzą, że coś pływa po wodzie, to najprawdopodobniej jest to jedzenie. To pachnie krylem i one to połykają, a potem niestety umierają. To wszystko jest efekt działalności człowieka. I jak się poogląda takich trochę obrazków, jak się zobaczy takich parę rzeczy, yy, to zaczyna człowiek się zastanawiać. Dlaczego tak się dzieje i czy ja mógł, mógłbym coś zrobić? Nasze codzienne, nasze codzienne życie wygląda mniej więcej tak. Nie wygląda to za dobrze. Wyrzucamy całą masę jedzenia. E, za dużo jedzenia wyrzucamy. E, źle segregujemy odpady, bo tylko 40% odpadów ulega, e, podlega recyklingowi. Cała reszta trafia na wysypiska i one się tam po prostu nie rozkładają. Produkujemy przede wszystkim tony śmieci. Zwróćcie uwagę na to, jak przynosicie zakupy z, do domu i jak je parcelujecie, prawda? Wyciągacie z tych wielkich plastikowych pojemników, bo, ci, bo wam się nie zmieszczą do zamrażarki na przykład, czy do lodówki. I po jednych zakupach mamy już cały worek śmieci. No i ślady węglowe i wodne, które zostawiamy, świadomie lub nieświadomie. O tym też będę chciała wam dzisiaj powiedzieć. Pomyślałam sobie, że w zasadzie pewnie każdy z was, kto ogląda takie obrazki, myśli sobie: kurczę, coś trzeba z tym zrobić, prawda? Trzeba te młode pokolenia wyedukować, uświadomić im powiedzieć, co one mają robić, żeby tak, żeby nie doprowadzić do zagłady. Ale tak naprawdę, to myślę, że na, na początek musimy zacząć od siebie, od swojego podwórka, od swojej rodziny, od ode mnie samej. Muszę nabrać tej świadomości, bo tylko wtedy jestem wiarygodna, mówiąc dzieciakom, co to znaczy szanuj swoją planetę. Jeżeli ja tego nie robię, to ten przekaz oczywiście one przyjmą, ale wiecie, to jest w takim połączeniu trochę duchowym. Ja wtedy jestem w zgodzie z tym wszystkim i wiem, że to jest dopełnione. Jeżeli ja tak robię, przekazuję im, i jeżeli w to wierzę, to wtedy, jest, to wtedy jest ten sukces przekazu. Od czego zaczynamy? Od nawyków. Statystycznie 3 do 6 tygodni trwa wyrabianie nawyków, chociaż tam o takich londyńskich wynikach badań, gdzie pokazywano nawet 150 dni, ja chyba pod te podpadam. Trochę dłużej mi zajęło przyzwyczajenie się do tego, żeby torbę zawsze ze sobą zabrać i do bagażnika ją wrzucić, i tam ją mieć na zakupy. Kiedy zapominałam, szłam do sklepu i przy Kasie przypominałam sobie, oczywiście pewnie to znacie, bo też być może ktoś z Was to przechodził, ale wiedziałam, że nie mogę kupić tej torby reklamówki plastikowej, bo mimo że ona jest biodegradowalna. To jednak ona też się bardzo długo rozkłada w środowisku. Więc kupowałam pap torby papierowe i to nieprawda, że one są jednorazowe. Można w nich naprawdę długo nosić zakupy, tak? Jak w miśu, wiecie, tam na lotnisku trzeba po zakupach złożyć ładnie, do siateczki będą służyły, no może nie lata, ale tygodnie. Więc nabywanie nawyków, tak? I jakby uświadamianie sobie, co mogę zrobić i przypominanie w danych momentach e, i jakby no taka rozmowa też ze sobą, pamiętaj o tym, przypomnij sobie, zrób karteczkę, zrób jakąś tam jakąś przypominajkę. I w momencie, kiedy mi się uda, dostaję nagrodę w postaci o, dzisiaj udało mi się zrobić zakupy bez wykorzystania na przykład foliowych reklamówek, na przykład warzywa czy owoce możemy kupować już w siateczkach uszytych przez siebie. Można też zakupić takie wielorazowego użytku. Moje dzieci już mają akcję w domu, mamo, swiranek, uszyj siateczki, będziemy w tym kupować jabłka czy marchewki. Więc jakby te nawyki, jeżeli zaczniemy w sobie wytwarzać, to potem możemy też je wdrażać w klasie. I dzieciaki widząc nasz nawyk, kiedy przynoszę wodę codziennie w bidonie i nalewam tę wodę z kranu, czyli nie kupuję wody w butelkach, tylko po prostu piję tę wodę z kranu. Ta woda z kranu jest naprawdę dobra. Więc nie ma najmniejszego problemu, żeby ją pić. Tak samo Różnego rodzaju, nie wiem, torby, które taszczymy do szkoły, tak? Jeżeli one to widzą i my o tym rozmawiamy, i my im mówimy, i mówimy o tym często, to one nabierają też takich nawyków. Drugim sposobem, który znalazłam, i pomyślałam, że jest ważny, to ta bliskość z naturą. I to nie chodzi o doznania estetyczne. Tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, och, nie trzeba jechać do Egiptu, nie trzeba jechać na Seszele, żeby powiedzieć, jaka ta natura jest piękna. Ta natura jest piękna wokół nas. Musimy się na nią otworzyć, musimy dostrzec jej wartość. Dzisiaj Krzysztof powiedział, że trzeba mieć takie miejsce, które daje nam wewnętrzny pokarm. I ja to. Przyszedł taki moment, że zrozumiałam i znalazłam to w sobie. I myślę, że każdy z was, jak to w sobie odnajdzie, to będzie mu też łatwiej przekazać to swoim podopiecznym. To są moje zdjęcia, trochę się pochwalę. Dzisiaj moimi zdjęciami fotografuję, chodzę. To jest najlepszy, słuchajcie, czyściciel głowy. Kiedy człowiek idzie. Moje dzieci nie lubią ze mną chodzić, bo wiedzą, że jak matka bierze aparat, to pewnie będzie to trwało pięć godzin, bo ona się wszędzie zatrzymuje, to znaczy ja. Ale ja lubię iść po prostu i fotografować, dostrzegać różne elementy. Lubię las. Kiedy mieszkałam w mojej miejscowości, miałam ten las bardzo blisko siebie. Teraz mieszkam w mieście i muszę do mojego lasu jechać godzinę. Ale warto. Warto jechać tam, bo to jest miejsce, w którym człowiek może się zatrzymać, może pomyśleć, może pooddychać, może słyszeć. Można doświadczyć świata wszelkimi e, zmysłami. Co to znaczy eko? Zapewne każdy z nas, was wie mniej więcej o co chodzi, co mogę zrobić, tylko co konkretnie. No bo wiadomo, że segregujemy śmieci, prawda? Nie wyrzucamy jedzenia, szanujemy przyrodę, rozumiemy ją, pomagamy, ale to uświadomienie siebie przede wszystkim, a potem dzieciaki i naszych rodziców jest też w tym bardzo ważne. United Nations opracowało 17 punktów te, te, takich celi, celów z, zrównoważonego rozwoju i upr, opublikowało również taki przewodnik dla um, leniwych osób, które chciałyby świat, ratować świat. W sensie leniwych może nie w takim pejoratywnym znaczeniu, ale takich, które na przykład leżąc na kanapie, już mogą coś zrobić, tak? Nie wiem, wyłączając listwę na noc, żeby nie pobierała prądu, albo na przykład rezygnując z billingów papierowych, tak? No, to już jest bardzo prosta rzecz, którą możemy zrobić właśnie nawet leżąc na kanapie. I to jest pierwszy level. Kolejne dotyczą na przykład tego, co się w domu dzieje, czyli jakby sprzątania, kupowania, nie wiem, instalowania na przykład jakichś, prawda, paneli słonecznych i tak dalej. Potem zasady dotyczące wspierania lokalnych sprzedawców, kupowania owoców sezonowych, które w danym momencie są, a niekoniecznie takie, które muszą być sprowadzone z gdzieś tam skądś prawda, i, i, i niosą za sobą bardzo duży ślad węglowy czy wodny. E... Zero waste to pewnie jest takie hasło, które znacie, które jest wam bliskie. Polecam, polecam dużo grafik bardzo ciekawych na Pinterestie, pokazujących czym jest zero waste. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy produkowali jak najmniej śmieci i używali rzeczy wielokrotnie. To dlatego dzisiaj i wczoraj mieliście okazję na naszym stoisku cyfrowego dialogu nadać drugie życie koszulce. Kto zrobił sobie koszulkę? Podnieście proszę rękę. Świetnie. A kto torbę sobie taką na zakupy piękną zrobił? Cieszę się. Mamy jeszcze trochę, możecie jeszcze, jeszcze skorzystać z tej okazji. A kto przyniósł kubek termiczny? Super. Słuchajcie, a, a podniesiecie te kubki, ja zrobię zdjęcie. Nie no, Ja wiem, Dzięki. ja wiem, że te kubki, które tutaj mamy, one są papierowe, ale pamiętajcie, że one też są powlekane folią i ich nie można wrzucić do papieru. Ale jest szansa. Żeby tymi kubkami również nie zaśmiecać świata, Kamil, masz przy sobie kubek? Popatrzcie do tyłu, tam stoi Kamil. Kamil ma kubek wykonany właśnie z tych papierowych kubków, z których piłyście, piliście kawę. E, to jest też świetna idea, tak? Można kupić właśnie taki kubek, wspierając akcję e, utylizacji e, jednorazowych kubków. E, to, co widzicie tutaj, to jest tylko jakby przykład, tak? To jest, to jest lekcja w zasadzie, którą każdy z nas powinien najpierw odrobić i zastanowić się co mogę zrobić najpierw, od czego zacząć, jeden mały krok, jeden mały krok, na przykład kubek termiczny i bidon na wodę. No i torba, którą sobie zrobiliście. Drugą rzeczą, którą postanowiłam bardzo mocno i przestrzegam od dłuższego czasu, to nie kupowanie produktów, które zawierają olej palmowy. Po pierwsze ze względu na te lasy deszczowe wycinane, ale po drugie na, na kwasy, na te tłuszcze, które, um, które są szkodliwe w procesie obróbki tego oleju palmowego. One powstają, one są bardzo szkodliwe dla rozwoju człowieka, dla zdrowia. Wszystkie produkty, które mają bardzo, długą, bardzo długi termin przydatności do spożycia, na przykład chleb tostowy, czy frytki, mrożone, pizze i tak dalej, to wszystko najprawdopodobniej zawiera olej palmowy i największą narzędziem, największym narzędziem, jakie wy macie, ja mam i każdy z Was, to Wasze oczy i ręce. Jeżeli przeczytasz skład danego produktu, zatrzymaj się i przeczytaj. Jeżeli zobaczysz, że tam są produkty, których nie chcesz, Zużywać. Nie wspieraj, odłóż na półkę. Jest też aplikacja, o której wczoraj mówiła Basia Ochmańska, Zdrowa Żywność. Polecam, bo to też bardzo fajnie szybciej i troszeczkę pomaga nam. Wiecie, te literki na produktach są czasem tak małe, że ciężko je dojrzeć, ale, ale aplikacja też pomaga w jakby rozeznaniu się. Piszcie piórami. Nie używajcie długopisów miliony długopisów. Wiecie, ok, z tej rurki po długopisie można zrobić fajne doświadczenie na yy, yy, siłę odśrodkową, którą być może ktoś kiedyś widział na inspiracjach, jak pokazywałam, Jacek nawet demonstrował, tak? No ale ok, tych długopisów mamy całą masę, które trafiają yy, po prostu na wysypiska. Pióro, pióro mamy całe życie, tak? Więc jakby jest to, jest to kolejny prosty element, który pomaga zredukować no gdzieś tam potencjalnie produkcję tego plastiku. Jak już się tak uświadomimy trochę i zrobimy pierwszy krok, to wtedy możemy zacząć działać z uczniami. Ale najważniejszą rzeczą, o której ja musiałam pamiętać, i myślę, że każdy z Was też powinien, to Możliwość myślenia, takiej wolności w myśleniu i takiego działania, które nie jest odtwórcze. Wypełnianie kart pracy jest odtwórcze, działanie projektowe nie jest odtwórcze, jest kreatywne. I jak my pozwolimy dzieciakom na takie działanie, to możemy przejść do realizacji projektów związanych z ochroną planety. Bo tylko takie działania na bazie projektu są w stanie pokazać dzieciakom, jaka jest istota. Tego wszystkiego. Od czego można zacząć? Prosta rzecz. Wigilia bez plastiku. Asia Gadomska rozpoczęła tę akcję chyba rok temu, już nawet, teraz już chyba była druga edycja. I na swoim blogu biologia z blondynką opisała ten projekt, tam się szkoły do niej zgłaszały, ona potem tę listę szkół opublikowała. Prosta zasada. Dzieci na wigilję czy na jakąkolwiek imprezę przynoszą swój kubek i talerzyk, a potem zabierają go do domu. tak? Nie kupujemy plastiku, redukujemy. Akcja guma. Wiecie, że wyprodukowanie jednej gumy kosztuje 13 groszy. Sprzątnięcie jej z chodnika kosztuje 50 groszy. Maszyna do czyszczenia chodników kosztuje 12 tysięcy. Niektóre miasta to zakupują, ale w niektórych miastach jest to plaga. Kiedyś powstała taka kampania, żeby pokazać, czym, w jaki sposób te gumy no, zaśmiecają nasze chodniki. Ale opowiem wam taką anegdotę. Jak mój syn był mały, miał jakieś 3-4 lata, szliśmy kiedyś na spacer. I on miał gumę, ja miałam gumę yy, i ja mówię, on mówi, że chce ją wyrzucić. I ja mówię, że nie możesz tutaj wyrzucać, bo jak wyrzucisz, to wiesz, jakiś wróbelek przy, przy frunie i ją połknie, bo on nie wie, że to guma, zaklei mu się żołądek i umrze. I on taki był przejęty, no i tam nieśliśmy w chusteczce tę gumę i kiedyś któregoś razu, już to było tam ileś miesięcy po tej sytuacji szliśmy. No i wiecie, ludzka głupota po prostu i rzuciłam tę gumę. On mówi tak, mama wróbelki? <laughs> I tak wiecie, no. Czasem dzieci też nam mówią, tak, jak im coś powiemy, to one naprawdę przyjmują to za pewnik i potem one nam mogą o tym przypomnieć, tak, że halo, zatrzymaj się, coś robisz nie tak. To pewnie znacie, tekst, podnieś proszę, nie, to nie moje, ale uwaga, kto z was ostatnio, po... nie musicie podnosić rąk, nie, to nie chodzi o to, tylko odpowiedzcie sobie na pytanie, kto z was ostatnio podniósł papier, który leżał gdzieś tam? Świetnie, no właśnie. I cza, bo czasem przechodzimy i tak myślimy sobie, o Boże, to bym zaraz musiała tu wszystkie wyzbierać, prawda? Ale nawet jeżeli my podniesiemy tylko jeden, a potem ktoś inny, kolejny, to zawsze to będzie gest. Z dzieciakami jest to trudno wypracować, ale jeżeli drążymy. Te skałę, to ona na pewno się w jakimś momencie ugnie i będzie, będą, będzie efekt, tak? I to też nie tylko w klasie, ale na zewnątrz, kiedy idziemy na wycieczkę. Zawsze można, trzeba po prostu być samym świad świadomym tego. To nie na takiej zasadzie lista rzeczy, o których muszę pamiętać na wycieczce. Wiecie, jeżeli człowiek to ma we krwi, to po prostu idąc i widząc, pap widząc papier, to po prostu go podnosi, czyli to już jest takim, wiecie, nawykiem po prostu. To jest, słuchajcie, mega fajna rzecz. Polecam obejrzenie zdjęć. Trash Art to jest wystawa Schulta, Hansa Schulta, niemieckiego artysty, który zrobił tysiąc figur naturalnej wielkości ze śmieci z odpadów metalowych, z różnych części komputerowych i on te wystawy woził po całym świecie. Był w Rzymie, w Nowym Jorku, był pod piramidami, mur chiński, nawet na Antarktydzie. Słuchajcie, to naprawdę daje mocno do myślenia. Ale ten trash art wcale nam nie jest przecież jakiś taki, prawda, odległy, bo my też różne rzeczy robimy z tych śmieci, tylko uwaga, nie chodzi o to, żeby robić na przykład prace plastyczne z odpadów potencjalnych po kupieniu ich, tylko najpierw je nazbierajmy. Tak, bo wiecie, jak ja pójdę do sklepu i kupię 500 papierowych talerzyków, no to nadal jakby czy tam plastikowych, jeżeli mi potrzebne, to nadal wspieram produkcję. Zgadza się? Tu chodzi o to, żeby wykorzystać naprawdę to, co jest potencjalnym śmieciem. Korki do wina, które tutaj. Sama nie wypiłam tego wina, od razu mówię. A -a. Mieliśmy całe pudełko z koleżanką, właśnie. Karolina tu mi opowiadała. Że mają przed, ma przed, przed wejściem do klasy ma takie koszyczki specjalne. i Przy każdym koszyczku jest napisane, co, co do niego zbieramy. Tu korki, tu jakieś tam nie wiem, co zbieracie Karolina. Puszki, korki, nawet strzykawki. Okej. Okay. Porozmawiamy później. To jest, a, to jest alternatywna szkoła, dobra, okej. Okay. Edu śmieci, to pewnie znacie też któregoś tam roku popełniłam taką publikację, którą Marcin wydał, w której opisane są pomysły na zrobienie pomocy edukacyjnych właśnie ze śmieci, z rolek po papierze toaletowym, z jakichś tam słomek i i tak dalej. Więc jakby na Pinterestie też jest bardzo dużo tego i można, można sobie to wyszukać i gdzieś tam się zainspirować, ale pamiętajcie, nie kupujcie śmieci, tylko po prostu je zbierajcie, tak? Mów uczniom, przepraszam, tu jest niewidoczne, to miało być białe, tak się pobrało. No, przepraszam, ale w każdym razie mów uczniom, ale jednocześnie pokazuj, bo to najbardziej uświadamia pewien problem. Mieliśmy taką lekcję o Ganie, o problemie dostępu do wody, i tam był taki świetny, taki świetny eksperyment do no, właściwie nie, to był pokaz bardziej. Ten baniak, który tu widzicie, to on zawiera 19 litrów wody. Ja go wykorzystałam, bo mamy w klasie. Mniej więcej narysowałam kreskę tam gdzie jest 13 litrów. Te 13 litrów imitowało całą wodę na na kuli ziemskiej, wszystkie wody słone i słodkie. Ten kubek, który tu jest na czarno, miał być biały, to jest 500 ml około, to są wody słodkie. Tylko. Teraz następne, to jest szklanka wody, czyli 250 ml. To są wody umieszczone w lodowcach. Potem mamy wody głębinowe, połowę szklanki, a tylko jedna łyżeczka. To są wody z mórz, yy, przepraszam, z y, jezior i z rzek. Tak? I jakby to pokazuje pięknie dzieciakom, jaki jest, y, jakie mamy zasoby, z czego my możemy korzystać. No i kiedy my rozmawialiśmy o tym, że w tej ganie jest problem z tą wodą, w ogóle dzieciaki opowiadały o tym, do czego wykorzystują tę wodę i myśmy przeliczali sobie to na butelki litrowe i pokazywaliśmy, ile tych butelek dziennie człowiek zużywa tej wody, to jakby to pokazuje im, e, unaocznia ten, ten problem, z którym się stykamy. Czy możemy to jakoś zredukować? No na przykład spłukiwanie wody w toalecie, teraz... Ostatnio taki modny, modna akcja, można e, sikać pod prysznicem, na przykład, tak. I to wcale nie jest złe. Serio, tak. To robi bardzo dużo osób. Nie wszyscy się do tego przyznają, ale to jest, słuchajcie, redukujemy zużycie wody raz dziennie przynajmniej 10 litrów przez miesiąc, 300. Proste. E? A jeszcze dodatkowo można grzybice zwalczyć. Więc wiecie, no. Serio. E, więc e, jakby dzieciaki widząc to, e, to. Znaczy, nie mówiłam im o tym sikaniu, tak? <laughs> Wam tylko. <laughs> e, widząc to. E, wiem, wiem, właśnie, właśnie tak, tak. No tak, podkrza. Nie, nie powiedziałam tego. Okej, okay, to samo na przykład z jedzeniem, które wyrzuca, e, przepraszam, ze śladem wodnym, który, no jakby nieświadomie czynimy kupując produkty różne, tak? Ile litrów wody potrzeba do wyprodukowania, nie wiem, kilograma ziemniaków, t-shirtu, samochodu, tak? Wyrzucając jedną kanapkę, 100 litrów wody, jakby jest zmarnowane, tak? To też bardzo fajnie pokazuje. E... Bardzo dobrym ćwiczeniem jest na przykład pokazanie, ile śmieci wyrzucamy. To znalazłam na jednej ze stron, za chwilę ją pokażę każdego dnia dzieciaki zapisywały w domu, oczywiście musiałam uprzedzić rodziców, że tu nie chodzi o to, że ja potem będę to sprawdzać i rozliczać, kto więcej, kto mniej. Ta karta zostawała w domu, bo chodziło też o to, żeby łącznie z uświadamianiem dzieci poszło też uświadamianie rodziców, więc różnego rodzaju infografiki, ja też daję dzieciakom, mówię pokaż, przywieź na lodówkę i tak dalej i z tym było podobnie. I to jakby uświadamia, ile śmieci generujemy, ile śmieci jest w zasadzie niepotrzebnych, bo czy opakowanie było potrzebne, Kupujmy takie produkty, które są jakby minimalistycznie zaopakowane czy na przykład pokazanie, ile czasu rozkładają się różne odpady, które wyrzucamy na wysypiska, więc jakby no tego jest też, są różne też dane, różne źródła, ale to mniej więcej uśrednione są dane, które, które znalazłam w sieci. Jest bardzo ciekawa strona, na której znajdziecie dużo inspiracji, tubtub.org.pl tam jest bardzo dużo bajek edukacyjnych, właśnie takich wokół problemów ekologicznych, ale nie tylko, generalnie dotyczących zrównoważonego rozwoju. Robiliśmy też w klasie torby. To był świetny pomysł. Myślę, że też wielu z Was przejmie ten pomysł i zrobi to u siebie w klasie. Taka torba kosztuje 2,15. To naprawdę nie jest duży koszt. Farby czy też mazaki nie kosztują wiele, można je kupić raz w większej ilości i, i zatrzymać na dłużej. Gdzie znajdziecie scenariusze do zajęć? Na przykład bajki Kamishibai. Polecam, bo jest kilka bardzo dobrych bajek takich właśnie, które traktują o problemach, no takich globalnych przede wszystkim. Można zrobić samemu taką oprawkę do Kamishibai. Nie trzeba wydawać pieniędzy na tę drogą. Można z kartonu zrobić. Uwaga, dzieciaki też same mogą tu pisać bajki. Polecam zainteresowanie się tematem, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. No, to już chyba w zasadzie pojawiało się kilka, kilkanaście nawet razy podczas inspiracji, i o tym gdzieś mówimy zawsze, to są genialne scenariusze, właśnie oparte na działaniu projektowym, które mogą Wam pokazać, jak, jak uwrażliwić dzieciaki na problemy. Czy też sprawy dotyczące edukacji globalnej na stronie CEO, edukacja globalna, tu jest chyba org.pl, czy też na, na Facebooku jest bardzo fajna. Grupa, która, w której nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami. Jest też biblioteka, którą Kamil mi wczoraj polecił biblioteka zasobów zasobów w domenie publicznej dotyczących właśnie w zasadzie przyrody. Znajdziecie tam piękne ryciny. W ogóle tam jest odnośnik do biblioteki na Fliksze i tam jest cała masa pięknych zdjęć roślin, zwierząt do wykorzystania też na lekcji od zaraz w języku angielskim, ale pamiętajcie Google tłumacz tłumaczy. Tłumaczy wszystko. I na koniec chciałam Wam opowiedzieć pewną przypowieść, którą ostatnio przeczytałam i bardzo mnie poruszyła. Pewnego razu na oceanie się, rozpętał się wielki sztorm. On był tak potężny, że przewracał tę wodę i całe dno, które, które tam było, do góry, że tak powiem, nogami, i wyrzucał wszystko na plażę. I kiedy woda opadła, na plaży zostało pełno błota, mułu, a w nich wijące się w agonii rozgwiazdy. E, to był niesamowity widok. Z, zbiegło się mnóstwo ludzi, nawet przyjechały stacje telewizyjne, żeby to sfilmować, bo to był niespotykany widok tysiące rozgwiazd na plaży. I ludzie tak stali, i w pewnym momencie mały chłopiec zdjął buty skarpetki, pobiegł, złapał jedną rozgwiazdę i wrzucił ją do wody. I pewien mężczyzna mówi: Chłopczyku, co robisz? Tu jest tysiąc rozgwiazd. Nie jesteś w stanie ich uratować, jest ich po prostu za dużo. Nie jesteś w stanie zmienić tego faktu, tego biegu, wydarzeń. On złapał kolejną rozgwiazdę, wrzucił ją do wody i mówi: Właśnie zmieniłem ten fakt dla tej rozgwiazdy. I kolejny wrzucał do wody, po czym ten mężczyzna dołączył do niego. A potem dołączyły dwie kobiety, a potem cała masa ludzi. I nagle na jednej plaży stały setki osób i wszystkie ratowały rozgwiazdy. Bo chodzi o to, że musi się znaleźć ktoś, nawet taki najmniejszy, który jest w stanie zrobić pierwszy krok i rozpocząć proces, który zmieni bieg wydarzeń. Bardzo dziękuję Wam. Dziękuję.